Kiedy myślę o dzisiejszym fragmencie Słowa Bożego, to mam przed oczyma pewną starszą kobietę, którą poznałem w kontekście śmierci jej męża i z którą mam dosyć regularny kontakt. Kobietę, która z jednej strony żyje bardzo skromnie. Bardzo ubogo, bardzo prosto, nawet biednie. Właśnie w kobietę, która doświadczyła też w swoim życiu jakiegoś cierpienia, straty. A z drugiej strony ona od samego początku zachwyca mnie tym, że jest do głębi szczęśliwa, że jest do głębi radosna, że jej uśmiech, że jej słowa, że jej oczy. Mówią naprawdę o tym, że, że w głębi jej serca jest poczucie szczęścia i, i takiego spełnienia, i takiej wolności. Właśnie tak, jakoś mnie dzisiaj inspiruje to słowo Boże, w którym święty Paweł zaprasza tak naprawdę do życia w wolności od tego wszystkiego, czym jest wypełnione nasze życie. Jeśli ktoś płacze, niech żyje tak, jakby nie płakał. Jeśli ktoś kupuje, niech żyje tak, jakby nie posiadał. Jeśli ktoś jest żonaty, niech żyje tak, jakby nie był żonaty. Więc tak rozumiem to, że to jest zaproszenie do takiej wewnętrznej wolności, żeby to, co jest w moim życiu, te wszystkie okoliczności, które się składają na, na całokształt mojego życia. Żeby mnie nie zniewalały, ale żebym ja był w tym wewnętrznie wolny, wewnętrznie wolny dla Pana Boga, taki zdrowo zdystansowany, do tego pogodzony, jakby z tym wszystkim. I właśnie ta kobieta, o której mówię, ona właśnie ma taki zdrowy dystans i do cierpienia, które ją spotkało, i do skromności, do ubóstwa, które jest w jej życiu. Jakby widać, że ona szczęście czerpie z czego innego i tak to Słowo Boże rozumiem, że, że ono właśnie nas zaprasza do tego, żebyśmy poczucie szczęścia, poczucie bezpieczeństwa, poczucie pełni czerpali nie z tych wszystkich rzeczy, osób, które nas otaczają, ale że to wszystko ma źródło w Panu Bogu.